Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której, proszę Państwa, zostanie podpisana umowa związana z modernizacją drogi w Rożkowej Woli. Przypomnę, jest to gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski. Tutaj tą umowę będzie podpisywać dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pani Elżbieta Rudzka, którą bardzo serdecznie witam. I mamy tutaj prezesa firmy, pana Jerzego Korzenia. Firma Zaskórski, który również będzie tą umowę podpisywał. Proszę Państwa, wraz ze mną na dzisiejszej konferencji obecni są wicestarosta tomaszowski, pan Leszego Górek, bardzo serdecznie witam. Są radni Rady Powiatu Tomaszowskiego, pan Leon Karwat, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Jest z nami obecny przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, jakże ważnej komisji, w tym przypadku Komisji Drogowej, pan Grzegorz Bimasiński, którego bardzo serdecznie witamy. I już tutaj wspomniani wcześniej, czyli dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pani Elżbieta Rudzka i pan Jerzy Gorzeń, firma Zaskórski, prezes właśnie tej firmy. Proszę Państwa, zadanie na poziomie 850 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy, że dojdzie ono do realizacji i zaczynamy, tak jak powiedziałem, ten właśnie nowy rok z dobrymi informacjami dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym przypadku w szczególności dla mieszkańców gminy Rzeczyca. To, co podejmowaliśmy w ramach swoich zobowiązań w budżecie powiatu na rok 2023, już staramy się od tych pierwszych tygodni realizować i mamy nadzieję, że w kolejnych tygodniach będziemy mogli Państwa właśnie informować o tych dobrych i bardzo dobrych informacjach dla naszych mieszkańców, które wiążą się przede wszystkim z bezpieczeństwem poruszania się po naszych drogach. Pan wicestarosta wspomniał o radnym Grzegorzu Bimasińskim, ale tutaj trzeba zaznaczyć duże zaangażowanie, takie na tym wysokim poziomie, równoznaczne jak u pana Grzegorza, radnego Rady Powiatu, pana Leona Karwata, przewodniczącego Komisji Edukacji, który również ze swojej strony starał się jak najmocniej, jak najlepiej przekonywać zarówno Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, jak i również radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego, żeby to zadanie zostało ujęte właśnie w budżecie na rok 2023. Proszę Państwa, trzeba dodać, tak jak tutaj powiedział pan prezes, że to nie jest pierwsza inwestycja realizowana we współudziale oczywiście samorządu powiatowego. Firma Zaskórski jest tutaj znana, jeżeli chodzi o nasze drogi, o te zadania, które są wykonywane w ramach tego, co proponuje Zarząd Powiatu Tomaszowskiego i Rady Powiatu Tomaszowskiego. Cieszymy się, że to właśnie ta firma dzisiaj będzie realizowała to zadanie. Możemy powiedzieć, że jakość do tej pory tych wszystkich inwestycji zrealizowanych jest naprawdę na wysokim poziomie i to, co proszę Państwa, jest ważne, istotne, to można powiedzieć jedna z lokalnych firm, polska firma, która daje miejsca pracy naszym mieszkańcom, mieszkańcom też pobliskich powiatów i takie wspólne działania tworzą miejsca pracy, ale tworzą też to, co się wiąże z takim codziennym działaniem, tworzą te więzi, które nazywamy często ważnymi, istotnymi w takiej współpracy pomiędzy samorządem a instytucjami i organizacjami też często społecznymi, dzięki czemu efektem końcowym jest wspaniała, ważna inwestycja służąca, tak jak tutaj podkreślał pan Leon Karwat, służąca nie tylko mieszkańcom gminy Rzeczyca, nie tylko mieszkańcom powiatu tomaszowskiego, ale również tym wszystkim, którzy będą przejeżdżać z innych województw, z innych powiatów właśnie tą drogą. Także cieszymy się, że ta inwestycja, proszę Państwa, dochodzi do skutku. Oczywiście tutaj pojawił się taki fragment, taki wątek trochę tak podpadający mi już pod początek kampanii wyborczej, co prawda do wyborów jeszcze jest trochę czasu, ale mogliście Państwo mieć taką namiastkę tego, co pewnie wydarzy się później, w następnych tygodniach i miesiącach. Także będziemy się do tego w sposób odpowiedni odnosić.